Witajcie. Ludzkość obrasta śmieciami i stopniowo w nich tonie. Niewiele brakuje nam do chwili, w której nasza planeta, jak przewidziano w kreskówce Wall-E, stanie się jednym wielkim wysypiskiem. Ma to też pewne zalety. Niezwykle ekscytującym widokiem są cmentarzyska porzuconych pojazdów. A poza tym można tam znaleźć pożyteczne elementy. Malownicze kawałki żelaza, które da się wykorzystać do tworzenia przedmiotów artystycznych, czy też części do odrestaurowywania pojazdów retro. Porzucone zabytkowe samochody, motocykle, pociągi, statki i samoloty to prawdziwy skarb dla miłośników turystyki przemysłowej. A w dzisiejszym filmie opowiemy Wam o największych składowiskach porzuconego sprzętu na świecie. Cmentarzysko motocykli w Nowym Jorku. Niegdyś w Lockport w Nowym Jorku znajdował się stary magazyn, istna legenda wśród motocyklistów. Należał on do niejakiego Cola, który był właścicielem kilku salonów motocyklowych. Skupował tanie japońskie motocykle, wkrótce zgromadził ogromną liczbę tych pojazdów. W latach 70. Cole kupił specjalne pomieszczenie do przechowywania swojej ogromnej kolekcji, a w 1997 sprzedał je wraz z zawartością. Kupujący, który nazywał się Frank, zamierzał wykorzystać magazyn do handlu częściami motocyklowymi. Barak jednak popadł w ruinę i Frank nie był w stanie odzyskać kosztów remontu. W końcu magazyn zajęły lokalne władze, przez co nikt inny nie mógł już oglądać zgromadzonej tam kolekcji. Do listopada 2010 roku większość motocykli z magazynu usunięto, a część oddano na złom. Zdjęcia cmentarza pojawiły się po raz pierwszy w kwietniu 2010 roku na Flickrze, co skłoniło entuzjastów motocykli do przeszukania cmentarzyska, a niektórych nawet do zakupu rzadkich motocykli i części. Cmentarz samolotów, oficjalnie znany jako Baza Sił Powietrznych Davis Mountain, jest siedzibą 309 Lotniczej Grupy Utrzymania i Konserwacji AMARC. Jest to ogromny, przeznaczony do składowania samolotów teren, który znajduje się na środku arizońskiej pustyni. Cmentarzysko ma wielkość 1430 boisk piłkarskich. Znajduje się tu ponad 4200 samolotów o łącznej wartości około 35 miliardów dolarów. Można śmiało powiedzieć, że to największe składowisko samolotów wojskowych na świecie. Przechowywane tutaj statki powietrzne podzielone są na cztery kategorie. Kategoria 1000 obejmuje te, które są dobrze zachowane i będą mogły ponownie wzbić się w powietrze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Samoloty kategorii 2000 są rozbierane na części. Kategoria 3000 to maszyny w dobrym stanie z możliwością pozyskania części. Kategoria 4000 obejmuje przestarzałe samoloty, które mogą stać się eksponatami muzealnymi lub trafić na złom. Chittagong, zwane wcześniej Chittagong, to drugie co do wielkości miasto Bangladeszu i jeden z największych portów w kraju i Azji Południowo-Wschodniej. A w jego pobliżu znajduje się słynne cmentarzysko ogromnych statków, które co roku przyjmuje dziesiątki kolejnych gości porzucanych przez swoich właścicieli. Armatorom w to graj, gdyż nie muszą płacić za utylizację jednostek, które spełniły swoje zadanie. Dla tutejszych mieszkańców statki te są zaś niewyczerpanym źródłem dochodu. Wyciąga się z nich wszystko, co może się przydać, łącznie z elementami poszycia. Ten biznes jest niezwykle niebezpieczny. Co roku dziesiątki ludzi giną w wypadkach, ale kogo powstrzyma ryzyko, gdy nadarzy się okazja do zarobku? Władze udają, że nie popierają tego wysypiska, ale za łapówkę do dziś można porzucić każdy statek i to w dowolnym stanie. Jeszcze 3 dekady temu prywatny samochód w Chinach był luksusem, na który mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. Nawet urzędnicy i szanowani obywatele poruszali się po mieście taksówkami, które należały wówczas do państwa. Liczba taksówek w całym ruchu ulicznym wynosiła 80% i trwało to aż do gwałtownego wzrostu gospodarczego początku lat 80. Obywatele nagle zyskali możliwość nabycia własnych środków transportu, a taksówkarze z dnia na dzień zostawali bez pracy. Flota taksówek ciągle się zmniejszała, wiele firm zbankrutowało, część aut udało się sprzedać. Odrapane taksówki krajowej produkcji nie były jednak nikomu potrzebne. Odjechały więc oczekiwać lepszych czasów na odległe pustkowia. Z czasem ten tymczasowy parking stał się ich miejscem ostatniego spoczynku,
a zarazem największym cmentarzyskiem taksówek na świecie. W 1955 roku znacjonalizowane brytyjskie koleje ogłosiły plany zezłomowania znacznej części swojej floty. Wycofywany z eksploatacji sprzęt liczył około 650 tysięcy wagonów i 16 tysięcy parowozów. Brytyjskie koleje nie były w stanie poradzić sobie z utylizacją takiej liczby maszyn i wiele pociągów po prostu sprzedano prywatnym składom złomu. Znajdowało się wśród nich wysypisko Woodham Brothers w Bury w południowej Walii. Początkowo lokomotywy natychmiast cięto i złomowano, ale jesienią 1965 roku właściciel złomowiska, Dai Woodham, postanowił ułatwić sobie pracę. Zardzewiałe parowozy pozostawił na placu, gdzie wkrótce stały się popularną atrakcją miasta. Entuzjaści szybko zdali sobie sprawę, że Woodham Brothers stanowiło doskonałą okazję do nabycia rzadkich lokomotyw dla linii kolejowych, które zaczęły powstawać w całym kraju. Wielu modeli, które stały na złomowisku Daya, nie można było znaleźć nigdzie indziej. We wrześniu 1968 roku pierwszy uratowany parowóz opuścił plac, ale tempo ratowania parowozów wzrosło w latach 70. Ostatecznie, ku zaskoczeniu Daya, usunięto ich 213. Ostatni opuścił Bury w marcu 2013 roku. Dai, który zmarł w 10 lat wcześniej, był bardzo dumny ze swojego udziału w ratowaniu starych lokomotyw dla przyszłych pokoleń. Do dziś wiele parowozów z jego składowiska jeździ po torach kolejowych w całej Wielkiej Brytanii. Baza Królewskich Sił Powietrznych Falkingham, zlokalizowana w Lincolnshire, została pierwotnie otwarta w 1940 roku jako fałszywe lotnisko zastępcze bazy RAF. Falkingham wyposażono w modele samolotów i manekiny załóg, zanim na początku 1944 roku przekazano je pod kontrolę USA. Znajdującego się w bazie modelu samolotu Douglas C-47 Dakota użyto podczas lądowania w Normandii w operacji Neptun. Baza wróciła pod kontrolę brytyjskich sił powietrznych w kwietniu 1945 roku i została zamknięta w 1947, po czym zespół British Racing Motors Formula One przeprowadził testy na jej pasach startowych. Otwarto ją ponownie w 1959 roku, a Królewskie Siły Powietrzne używały jej do przechowywania pocisków jądrowych Thor aż do ponownego zamknięcia w 1963, kiedy to teren sprzedano. Obecnie stare lotnisko jest własnością firmy Nelson M. Green & Sons Limited, która używa go do składowania maszyn przeznaczonych do rozbioru na części. Pojazdy, które można spotkać na terenie, to stare buldożery Caterpillar, ciężarówki z paliwem, dźwigi, traktory oraz dawne ciężarówki wojskowe i pojazdy opancerzone czasów II wojny światowej. Jest tu nawet amfibia DUKW, użyta podczas lądowania aliantów w operacji Neptun. Wszystkie pojazdy stoją na swoich miejscach, czekając na swój przyszły los. Oranjemund to małe miasteczko w Namibii, w całości należące do firmy Namdeb, która wraz z kartelem diamentowym De Beers należy do rządu Namibii. Miasto położone jest w pobliżu ujścia rzeki Oranje. Zbudowano je specjalnie dla robotników pracujących przy wydobyciu diamentów. Dostęp do strefy jest ściśle strzeżony. Uzbrojeni strażnicy patrolują teren, a bez specjalnego zezwolenia nikt nie przejdzie nawet przez bramki na lotnisku. Każdemu przyłapanemu na kradzieży diamentów grozi 15 lat więzienia. Zdarzały się przypadki, gdy pracownicy próbowali ukryć diamenty w nosie lub przerzucić je przez płot za pomocą domowej roboty kuszy. Pewnego razu złapano nawet gołębia domowego w małej kamizelce wypełnionej diamentami. Oranjemund posiada również jedną z największych flot do poruszania się po ziemi na świecie, ustępującą jedynie armii amerykańskiej. Aby zapobiec nielegalnemu wywozowi diamentów, pojazd, który wjedzie do kopalni, nigdy już jej nie opuści. Niektóre z tych zardzewiałych maszyn, w tym czołgi z II wojny światowej, prawdopodobnie używane do ubijania piasku, pochodzą z lat 20. XX wieku. Wcześniej właściciele firmy z dumą eksponowali tę kolekcję, ale teraz zabraniają robienia zdjęć maszynom w trosce o swój wizerunek. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.